Stworzenie projektów ASP.NET Core jest w sumie proste. Klikasz dalej, 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 wpisujesz nazwę. klikasz dalej, dalej, wszystko jest w porządku, wszystko się tworzy, zaczynasz kodować. I tak sobie kodujesz dwa dni i nagle ogarniasz: Ej, zaraz, tutaj powinno być uwierzytelnianie, dlaczego go nie ma? I sobie przypominasz, przecież można było taką opcję wyklikać na samym początku. No właśnie. A często przy tworzeniu projektu klikamy bezmyślnie dalej, nawet nie zastanawiając się, jakie mamy opcje do wyboru. Przejdźmy dzisiaj przez wszystkie opcje przy tworzeniu nowego projektu ASP.NET Core, żeby następnym razem o niczym nie zapomnieć i wszystko móc sobie zaplanować. No dobra, no to mamy odpalone Visual Studio i na samym początku mamy ekran, na którym możemy zobaczyć po pierwsze nasze ostatnie projekty, dzięki czemu szybko możemy do nich wrócić, a oprócz tego mamy kilka opcji do wyboru. Pierwszą opcją jest sklonowanie kodu, który mamy gdzieś w Gicie, gdzieś w Azure DevOps. A czy, czy, czy w innym miejscu do kontroli wersji? Drugi to jest po prostu otwarcie lokalnego projektu albo solucji. Trzeci to jest otwarcie lokalnego folderu. No i czwarta opcja, ta, która nas dzisiaj interesuje, to jest stworzenie nowego projektu. Po wybraniu tej opcji pokazuje nam się kolejne okno, w którym powinniśmy wybrać właśnie projekt, który chcemy utworzyć. Możliwości mamy naprawdę całą masę. Po pierwsze, możemy wybrać język, w którym chcemy stworzyć i jak widzicie pod platformą .net w samym Visual Studio już naprawdę w wielu językach można kodować, a powiem więcej, można te języki jeszcze bardziej rozszerzać poprzez ściąganie dodatków, ale no tak standardowo mamy C Sharp'a, mamy C++, mamy Java, mamy Pythona, mamy TypeScript'a, mamy Visual Basic. Nas dzisiaj interesuje oczywiście C Sharp jako taka najbardziej oczywista, najbardziej podstawowa opcja do wyboru na samym początku, potem dalej mamy możliwość wyboru platformy, na jaką będzie programować, bo kiedy jest dotnet core, to możemy programować na Windowsa, na Linuxa, na MacOS, na Androida, na Xboxa, na TVOS, na te uerable, a także trochę, trochę tego jest. Możemy bez problemu dopasować do naszych potrzeb. Dzisiaj, oczywiście, wybieramy Windowsa. No i na um, jaki typ aplikacji będziemy tworzyć? Czy to będzie aplikacja um, desktopowa, czy, na, czy IoT, czy webowa, a, czy jakakolwiek inna? Dzisiaj znowu wybieramy web, a, bo to nas najbardziej interesuje. W tym chcemy stworzyć nasz nowy projekt. No ale nawet w tym webie, nawet w tym webie w c Sharpie, na Windowsa mamy kilka możliwości. E, mamy między innymi stary ASP.NET. Em na .dotnet Frameworku, czyli, czyli na, na, na tym wszystkim, co się działo przed korem, Mamy całą masę możliwości, jeśli chodzi o testy jednostkowe, o, 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 o biblioteki. Mamy też nowość, która się pojawiła niedawno, czyli w .NET Core 3.0 jest to Blazor App, ale do tego kiedyś sobie dojdziemy. Dzisiaj wybieramy standardową ASP Core Web. Application. Klikamy Next i pokazuje nam się bardzo proste okno. Wybieramy nazwę naszego projektu, wybieramy lokalizację, gdzie ma projekt zostać zapisany i mamy. Nazwę Solucji. Czym się różni projekt od Solucji? Solucja to jest taka większa całość, w której może być kilka projektów. Jeżeli potem będziemy rozbijać architektonicznie na kilka um, bibliotek, na kilka projektów, to cała, cała taka garść projektów to będzie nasza Solucja. Natomiast ten pierwszy projekt to jest ten Project Name no, u samej, na samej górze. A, no i na samym dole jest jeszcze checkbox ewentualnie do zaznaczenia, gdybyśmy chcieli mieć Solucję i projekt w jednym folderze ja osobiście raczej tego nie zaznaczam ze względu na to że zwykle projekty ASP.NET Core mają więcej niż jeden projekt wtedy każdy projekt jest w oddzielnym folderze i bardzo ładna struktura nam się robi więc zostawiamy to pole niezaznaczone. Kolejnym ekranem który zobaczymy jest wybór Typu projektu, tak naprawdę. A bo mamy znowu kilka możliwości, w zależności od tego, jaki typ projektu wybierzemy, tyle kodu nam zostanie wygenerowanego. Pierwszą opcją, jaką mamy, to jest pusty projekt. Projekt, który praktycznie nic nie zawiera dosłownie najpotrzebniejsze rzeczy, ale całą strukturę, całą, cały kod praktycznie będziemy musieli pisać sami. Kolejna opcja to jest API. Ten przypadek wybieramy, jeżeli potrzebujemy zrobić tylko i wyłącznie backend aplikacji, to znaczy będziemy tworzyć API, które potem będzie wysyłało dane gdzieś do frontendu, które może być w React, może być w Razorze, może być w Angularze, może być w NAI. A najróżniejszych technologiach my piszemy tylko i wyłącznie backend i na tym się wtedy skupiamy. Kolejne jest web application. To też jest troszeczkę inaczej niż kiedyś było web application. W tym przypadku oznacza aplikację webową, na której froncie mamy Razor Pages. Razor Pages to też jest taki nowy twór, który powstał razem z DotNet Corem. Jest to troszeczkę inne podejście niż MVC, ale to sobie spokojnie będziemy jeszcze opisywać. Do tego dojdziemy. Kolejna opcja to też jest web application, ale w tym naszym standardowym modelu MVC, Model View Controller, i to za chwilkę wybierzemy. A i jeszcze mamy kilka możliwości do połączenia od razu naszej aplikacji z frameworkami JavaScriptowymi, z frameworkami frontendowymi, i mamy tutaj do wyboru standardowo Angular React albo React z Reduxem. Ale to też nie wszystko. Oczywiście możemy kliknąć Get Additional Project Templates. A wtedy odpali nam się marketplace dotneta Microsoftu i tam mamy jeszcze kilka czy kilkanaście innych szablonów nowych aplikacji. Możemy sobie obejrzeć, jeżeli czegoś nam brakuje, możemy sobie sami stworzyć taki, taki szablon, nie ma żadnego problemu. Na górze jeszcze mamy do wyboru nasz framework, czy chcemy pisać w .net korzy czy w .net frameworku, bo to na tym, na tym etapie możemy jeszcze zmienić. I to której wersji będziemy danego frameworku używać, w moim przypadku to jest 2.1 albo 3.1. To jest wszystko zależne od tego, co mamy zainstalowane na, naszym, na naszej maszynie. I po prawej stronie widzimy jeszcze kilka opcji. Po pierwsze uwierzytelnianie i autoryzacja. A to jak sobie, to, to, co sobie wybierzemy w tym momencie, Spowoduje nie tyle to, że potem nie będziemy mogli tego zmienić, tylko po prostu sporo kodu nam zostanie stworzone na samym początku. Sporo kodu potem nam odejdzie, jeśli chodzi o pisanie, także jeżeli wiemy już, w jaki sposób będziemy się uwierzytelniać, to warto tutaj to wybrać. I opcje, które mamy do wyboru, to jest właśnie albo brak autentykacji, albo brak uwierzytelniania albo uwierzytelnianie indywidualne i tutaj mamy dwie możliwości do wyboru, jest to albo um, wewnętrzne mechanizmy, Naszej aplikacji, gdzie sama nasza aplikacja stworzy wszystkie tabele, w których będziemy trzymać użytkowników, będziemy trzymać rolę tych użytkowników i odpowiednie prawa im nadawać. Natomiast możemy też się połączyć z zewnętrznym providerem użytkowników, a wtedy musimy znać domenę, musimy znać kilka opcji. Jeżeli mamy taką sytuację, to na pewno będziemy wiedzieli, co tam wpisać. W tej chwili się tym nie zajmujemy. Kolejną opcją, jest um, Worker School accounts, to, są, um, to, są, to jest uwierzytelnianie na podstawie um, chmurowego Active Directory na podstawie Office 365. A to też jest um, powiedzmy, taka troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja, kiedy mamy już um, tych użytkowników gdzieś stworzonych w chmurze i po prostu musimy ich wykorzystać. No i ostatnia opcja to jest. Um, Coś podobnego jak, jak ta trzecia opcja a chmurowa, tylko y, mamy tutaj Active Directory postawione na naszej infrastrukturze, w naszej firmie powiedzmy gdzieś, i to jest tylko i wyłącznie do rozwiązań tak zwanych intranetowych, czyli takich wewnątrz sieci firmowej. I my w, tym, my, my w naszym przypadku wybierzemy sobie indywidualne konta, które zostaną stworzone przez naszą aplikację, i na tym będziemy bazować, bo na tym najczęściej bazujemy na samym początku. Kolejnymi opcjami są już opcje zaawansowane. Możemy. Wybrać, czy aplikacja ma być od razu skonfigurowana pod HTTPS. W przypadku dotnet Core tak jest zawsze, więc tutaj nie ma co zmieniać i nawet nie możemy tego zmienić. Natomiast możemy jeszcze sobie włączyć support dla Dockera albo Linuxowego, albo Windowsowego i opcja, która pojawia się w ASP.NET Core 3.1, to jest. Włączenie opcji kompilacji razora w czasie wykonywania kodu. To znaczy od kiedy ASP.NET Core wyszedł, programiści mieli trochę problem z tym, że mogli zmienić coś w widokach, a to się niestety nie zmieniało w przeglądarce i musieli wyłączyć przeglądarkę, wyłączyć projekt, zbudować go jeszcze raz i dopiero było widać zmiany. W .NET Frameworku tego problemu nie było. W momencie, jak coś zmienialiśmy w widoku, to się wszystko bardzo ładnie wyświetlało od razu w przeglądarce. I dopiero teraz, dopiero w ASP.NET Core 3.1 ta opcja powróciła. Więc zaznaczamy ją sobie, klikamy Create i już po chwili mamy cały projekt gotowy. Możemy go sobie odpalić i zobaczyć, że naprawdę mamy już w tej chwili gotową stronę internetową. Jak widać, mamy gotową stronę główną, mamy y, oddzielną zakładkę do polityki prywatności, mamy menu, mamy. Stronę główną mamy stopkę, mamy też zakładki do rejestracji nowych użytkowników, do logowania nowych użytkowników, mamy od razu mechanizmy przypominające hasło, mamy opcje do rejestrowania się i logowania przez zewnętrzne serwisy social media, m.in. Facebook, Google, LinkedIn, to jest bardzo łatwo też potem skonfigurować. A w każdym razie mamy gotową stronę i ta strona, tak jak, tak jak wspomniałem, wybraliśmy opcję MVC, więc mamy gotowy podstawowy kontroler, mamy podstawowe view i mamy podstawowy model. W tym przypadku akurat jest to model do obsługi błędów, bo nie mamy żadnych danych, które tak naprawdę chcielibyśmy wyświetlić, ale mamy miejsce przygotowane pod to, a więc możemy zabierać się do pracy. I to wszystko. Mamy gotową stronę, więc możemy dalej się brać do roboty. Mam nadzieję, że od dzisiaj już będziesz naprawdę bardzo świadomie podchodził do tego, w jaki sposób tworzyć projekty i w jaki sposób podchodzić do tego na samym początku, żeby potem nie okazywało się, że czegoś ci brakuje. I to tyle. A oczywiście, jak zwykle zapraszam Cię na moją grupę na Facebooku. Naucz się dotneta. Mamy codzienne wyzwania programistyczne, które cieszą się coraz większą sympatią. coraz więcej osób bierze w tym udział, więc mam nadzieję, że i Ty dołączysz i będziesz razem z nami uczył się dotneta. A tymczasem trzymaj się, daj znać, jeżeli chciałbyś się jeszcze czegoś, albo chciałabyś jeszcze czegoś dowiedzieć na temat programowania, na temat dotneta, na temat ASP.net. Bardzo chętnie z Tobą porozmawiam na ten temat, czy na grupie, czy prywatnie, czy może spotkamy się za tydzień właśnie w tym filmiku, obawiając Twój temat, który Ty właśnie wybierzesz. Cześć!